Cześć, z tej strony Daniel z salonów optycznych Hornisty i witam Cię w filmiku, w którym chciałbym Ci powiedzieć o tym, w jaki sposób jako zespół, jako firma chronimy wszystkich naszych klientów w salonach w czasie zakupów przed zarażeniem się koronawirusem. Pierwszą, najważniejszą zasadą, którą powinniśmy przyjąć wszyscy, jest zasada chroń siebie i innych. Zatem jeśli wykazujesz jakiekolwiek objawy przeziębienia, grypy bądź też masz podwyższoną temperaturę, bardzo proszę Cię o przełożenie swojej wizyty na czas, w którym będziesz czuć się absolutnie zdrowy. We wszystkich naszych salonach, jeszcze przed ich otwarciem rano, wszystkie powierzchnie, takie jak blaty, biurka, lustra, są dezynfekowane. Dezynfekowane są również wszystkie sprzęty i urządzenia, zarówno w salonie, jak i w gabinecie. Dezynfekujemy również wszystkie oprawy. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest, i chciałbym to zaznaczyć, że jeśli przychodzisz do salonu, przymierzasz oprawę, to bardzo proszę nie odwieszaj ich na wieszak. Oddaj je doradcy, który po zakończonym przymierzaniu zupełnie je zdezynfekuje, aby móc przygotować je i zabezpieczyć dla innych. Ze względu na dużą odległość, jaką musimy zachować od siebie, zdecydowaliśmy również o tym, że w salonie jednocześnie może przebywać tylko dwóch klientów. Zatem bardzo proszę wszystkich o cierpliwość. Jeśli macie jakąś sprawę do załatwienia w salonie, bardzo proszę o uszanowanie tej zasady dwóch klientów w salonie. Jest to bardzo ważne, ponieważ dystans, jaki powinniśmy utrzymać od siebie, to 2 metry. Kolejną rzeczą jest to, że w każdym naszym salonie znajduje się punkt do dezynfekcji rąk. Mieści się on najczęściej bezpośrednio przy samym wejściu bądź przy kasie. Dlatego bardzo proszę, jeśli wchodzisz do salonu, zdezynfekuj ręce, tak aby zabezpieczyć i chronić siebie i innych. Chciałbym Ci również przypomnieć o obowiązku noszenia maseczki czy też chusty, tak aby zakryty był nos i usta. Zatem bardzo proszę przed wejściem do salonu, abyś taką maseczkę założył i po raz kolejny chronił siebie i innych. Ze względu na konieczność zasłaniania nosa i ust, nasz personel również będzie przygotowany. Nosimy maseczki, okulary ochronne, przyłbice, a także rękawiczki. Możesz być spokojny o to, ponieważ wszyscy doradcy na salonie oraz specjaliści w gabinecie będą przygotowani w taki sposób, aby maksymalnie Cię chronić. W przypadku, kiedy potrzebujesz badania wzroku, chciałbym uprzedzić, że na czas pandemii, ze względu na bardzo duże ryzyko, wstrzymaliśmy dobór soczewek kontaktowych dla nowych użytkowników oraz wszystkie kontrole soczewkowe dla obecnych użytkowników soczewek kontaktowych. Jeśli chcesz mieć dobrane nowe okulary, chciałbyś również skorzystać z badania, bardzo prosimy o umówienie się na wizytę, dzięki czemu będziemy mogli jeszcze lepiej przygotować się do Twoich odwiedzin w salonie. Wszystkie działania, o których mówiłem, mają za zadanie zminimalizować ryzyko w czasie zakupów w salonie, dlatego bardzo proszę o dostosowanie się do wszystkich powyższych zasad. W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji i czekamy na Twój kontakt, zatem pamiętaj, chroń siebie i innych, noś maseczkę, zachowuj odpowiedni odstęp i jeśli możesz, umów się najpierw na wizytę. Mam nadzieję, że opowiedzenie Ci o tych wszystkich zasadach ułatwi Ci wizytę w naszym salonie. Zatem dziękuję i do zobaczenia.